Pana Nasińskiego, jaki zbiornik? Tego typu, tak? Proszę Państwa, i to się odbywa, powiedzmy, od nas, z Was centrum, czy z tych centrum dystrybucji, czy z fabryki jadą do tych dużych zbiorników. Natomiast u Was najprostszym sposobem na dystrybucję takiego azotu RSR-u będzie zbiorek w 1000 litrów. Do Pana Jana przyjeżdża cysterna, 24 tony, rozładowuje. Wy przyjeżdżacie, czy Pana Nasiński przeleje do zbiorników takich tysiączek, takich zbiornik każdy tur podniesie, wstawi sobie na przyczepę, jedziemy na pole, na przyczepie nad siłą grawitacji nie trzeba tam pompy i nic, przelewamy do opryskiwacza i jedziemy. Ile tutaj się zbiera średnio zboża? Ile to? Ile? Około 4, to nawet licząc 4 tony, 10% to jest 400 kilo więcej. Jeżeli się kupi materiał kwalifikowany. Nie musi się bawić za prawą i tak dalej. Także warto sobie to... I życią. Trochę nowości wprowadziliśmy, oprócz tych starych odmian dańkowskich, wprowadziliśmy w tym roku dańkowskie Rubin. Cała odmiana idzie o wapnowaniu. Proszę Państwa, w tamtym czasie także mówiło się o wapnowaniu. Dalej mamy prawie 70% gleb kwaśnych i lekko kwaśnych. Aby zwapnować wszystkie gleby w Polsce, trzeba by było zastosować około 12 milionów ton wapna dolomitowego jednorazowo, aby był odpowiedni odczyn, aby rośliny mogły się dobrze rozwijać i żeby dobrze były przyswajane pozostałe makroskładniki, które stosujemy z nami. Hodowla roślin w Smolicy to jest jedna z czterech spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Naszym główną działalnością jest hodowla zbóż, kukurydzy i roślin strączkowych, ale z racji tego, że znajdujemy się na Podlasiu, które przynajmniej u nas w Wielkopolsce jest nazwane Zagłębiem czy Doliną Mleczną, będę mówił również o kukurydzy. Kolb, masa, kolb i sucha masa. Sucha masa jakby całe kiszonki, kolb i tej części udyga liście, bo jeśli nawet mamy bardzo, bardzo wysoki plon, ale sucha masa tej kiszonki jest niska, to tak naprawdę jest to balastem na zwierzęcia, bo mamy tam zbyt dużo wody, a nam nie chodzi o to, żeby trochę pompować wodę, bo wody ona się może nabyć, nam chodzi o to, żeby jej podać. Kiszonka, z której będzie to jest wyjadąc, rozstrzygając to, odrzucamy równo azot, fosfor i fosfor. To powoduje właśnie, że cała proporcja składników trafia na, że tak powiem, na cały obszar naszego pola. I tutaj równomierny wysiew, wysoka koncentracja powoduje, że jest mniej przejazdów, mniej to trzeba wysiać i przejść na to. Proszę Państwa, podstawowe składniki to oczywiście azot, fosfor i potas, drugorzędne i mikroelementy. I o tych mikroelementach będę też tam dwa słowa mówił. Wszystko w 10 dni temu używałem bardzo małe cząsteczki, które pokrywają właśnie i dzięki temu mamy to bardzo mało zapytań. 100 ml na 100 kg ziarna dają. Tyle. O, to też ważne, też kolega tam Paweł z grupy Azoty mówił, tak, że opryski wykonywać właśnie w tym dobrym czasie, czyli albo wcześnie rano, albo późno wieczorem, tak, widać, że jest o wiele lepiej. To jest to samo, tylko obrazek inny.